Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kaszę jaglaną ze śliwkami. Potrzebować będziemy w garnku gotuję 2 szklanki wody. Dodaję łyżkę cukru, szczyptę soli, 2 łyżki masła i szklankę opłukanej kaszy jaglanej. Całość gotujemy tak około 10 minut, aż kasza wchłonie całą wodę. Będzie to kasza jaglana na sypko. Tutaj mam śliwki obrane, pokroiłam na pół, oprószyłam cukrem, dałam tak 3/4 szklanki cukru i cynamon. I te śliwki podsmażam na wolnym ogniu. Należy pamiętać o mieszaniu. Kasza jaglana, jak wchłonie całą wodę, to ją przełożymy do dużego garnka z wodą. Mam tutaj większy garnek z wodą i zostawimy na 30 minut i będziemy mieli kaszę jaglaną na sypko. Należy od czasu do czasu pomieszać i tak jak wspomniałam, tak około 10 minut gotujemy, przekładamy do garnka z wrzącą wodą i zostawiamy na 30 minut i będziemy mieli kaszę jaglaną na sypko, którą podamy ze śliwkami. I tak oto kaszę jaglaną na sypko mamy gotową. Garnek z wodą, tak 3/4 garnka i tu mamy fantastyczną kaszę i podajemy ze śliwkami. Śliwki mam przyprażone. Można to zapiec w piekarniku, a ja to podaję w taki zwykły sposób. Układam w bulionówce kaszę. Dokładnie dociskam i robię takie wgłębienie i do tego wgłębienia wkładam śliwki. Śliwki mam przeprażone, bo jeżeli lubimy, to mogą być śliwki całkowicie pozbawione płynu, ale ja mam takie śliwki prażone i przykrywam to następną porcją kaszy. Tak to w moim przypadku wygląda podanie kaszy ze śliwkami. I teraz obracam i mamy danie kaszę ze śliwkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. I również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Kasza jaglana ze śliwkami. Zaznaczam, że wszystkie kasze gotujemy tak samo jak kaszę jaglaną. Fantastycznie smakuje kasza jaglana ze śliwkami.